Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ekspert i zapraszam Was na kolejny odcinek Super Game Show Meister. Dnia 5 listopada 2018 roku Rumunia powróciła swoją własną wersję teleturnieju Milionerze, czyli w Ray Safi Milionar. Premiera miała miejsce na kanale D, gdzie oczywiście już była wcześniej emitowana w latach 2011-2012. Wersję tą prowadziła pani Teo Trandafir, a logotyp jest taki sam jak w wersji polskiej, czyli niebieskie tło, tarcza i pytajniki takie same, tylko że wiadomo, rumuńska nazwa. Jeśli chodzi o kwestie studia, bardzo podobne jak w wersji brytyjskiej, czyli wiadomo, na podłodze Telebeam z tymi pytajnikami i tymi, tak jak majster mówi, esami floresami. Za prowadzącą jest oczywiście ekran z logiem nieruchomym. I warto jeszcze wspomnieć, że nie ma konkurencji, kto pierwszy, ten lepszy, czyli wchodzi jeden za drugim zawodnik do studia. Jeśli chodzi o drabinkę, jest podstawowy starter pack kół ratunkowych, czyli pół na pół telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności, tyle że telefon i publiczność są pozamieniane miejscami. Są cztery koła ratunkowe, którym i czwartym kołem ratunkowym jest losowa zamiana pytania, która wchodzi, kiedy zawodnikowi uda się dojść do drugiego progu gwarantowanego. Jest to format oryginalny, 15 pytań do miliona, a kwoty są następujące. 100, 200, 300, 500, 1000, 1500, 3000, 5000, 7500, 15000, 25000, 50, 100, 100, 250000 i milion rumuńskich lejów jako główna wygrana na grę. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o rumuńską wersję milionerów. Ja Wam dziękuję za uwagę, oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!